z tą zmianą refrenu psalmu skojarzyło mi się takie wydarzenie, kiedy byłem na pierwszym roku w seminarium i no tak jak na rekolekcjach są dyżury, kto czyta, kto śpiewa, też w kuchni oczywiście, kto zmywa, kto nakrywa i właśnie padło na mnie, że mam śpiewać psalm i jakoś raczej nie śpiewałem publicznie wcześniej, no i ja myślę sobie, ojejku, tam no psalm zaśpiewać, to tam każdy potrafi, nie? No i tak z perspektywy ławki, siedzenia, no to wyglądało wszystko spokojnie, kiedy sobie patrzyłem na braci, którzy śpiewają. Ale kiedy wyszedłem właśnie na ammonkę i zobaczyłem, nas było wtedy ponad 100 jeszcze, 120 tam paru, jak zaczynałem seminarium, to inne czasy oczywiście. Jak zobaczyłem tylu braci, którzy tak we mnie wpatrzeni, jakbyście nie wiedzieli, to najtrudniej zawsze głosić jest do swoich, że tak powiem, czyli zwłaszcza do kapłanów, do kleryków, no też tak tego, ale też może nie prosto, więc ja kiedy tak stanąłem przed nimi i tak patrzę, że czy ten refren jest w ogóle, a tu. I refren był, biedak zawołał, a Pan go, no, a ja tak, biedak zawołał. I już w ogóle nie wiedziałem, co dalej, ani jaka melodia, jakie słowa w ogóle. Już mówię, Panie Jezu, niech się ziemia rozstąpi. No niestety oni zareagowali tak jak wy, tylko 10 razy żwawiej. Co, jak się łatwo domyślać, nie zmobilizowało mnie wcale do śpiewania dalej, prawda, do odwagi. No więc na moje nieszczęście spróbowałem jeszcze raz. Biedak zawołał! Ale na szczęście brat organista już się tak troszkę przestał śmiać i zagrał. Także jakąś melodię słyszałem i już jakoś dokończyłem, ale już przez cały dzień do końca był, biedak, jak tam? Także takie miałem pierwsze kontakty z psalmem. Ale jeśli by tak pomyśleć, że kiedy faktycznie robimy rzeczy dla nas trudne, czy występujemy przed ogromnym tłumem, czy niekiedy wystarczy jedna osoba, której troszkę się boimy, ona już zastępuje nam cały tłum. Ale można by pomyśleć, że tak też czuł się święty Paweł, kiedy wszedł do Koryntu. Korynt to miasto w Grecji, portowe, do którego dotarł z Aten. Pamiętamy, że w Atenach, to w tych dniach czytamy to w Dziejach Apostolskich, jesteśmy w czasie drugiej wyprawy świętego Pawła, więc w Atenach możemy to różnie interpretować, ale ogólnie przyjmujemy, że Paweł raczej poniósł porażkę. Głosił słowo i nawróciło się raptem kilka czy kilkanaście osób. Zostało odrzucone to, co mówił, zwłaszcza jego nauka o zmartwychwstaniu. Grecy nie wierzyli w życie pozagrobowe, przynajmniej w takiej formie, jak to głosił Paweł, jak my wierzymy, więc po prostu dla nich to była jakaś bujda, jakaś bajeczka, więc nie chcieli go nawet słuchać, wyśmiali go. I teraz z Aten Paweł idzie do Koryntu, które było miastem bardzo rozwiniętym ekonomicznie, społecznie w tym sensie, że to było wielkie miasto portowe i handlowe, więc bardzo bogate, ale też krzyżowało się tam mnóstwo różnych nauk, różnych religii, różnych wierzeń, więc można powiedzieć, że to jest najgorsze miejsce do głoszenia Ewangelii, albo że miejsce, w którym będzie najtrudniej cokolwiek zrobić, kogokolwiek nawrócić. Tym bardziej, że był też Korynt bardzo znany z rozwiązłego życia, mówiąc delikatnie. A jednak Paweł tam idzie. I dzisiaj to czytanie zaczyna się od tej pewnej wizji, którą Paweł ma, wizji Pana Jezusa, który mówi do niego, przestań się lękać, przemawiaj i nie milcz, bo jestem z tobą. Z tych słów wynikają nam dwie rzeczy. Po pierwsze, i to jest najmocniejsze, że Pan Jezus mówi, ja jestem z tobą. Ale druga rzecz jest taka, że Pan Jezus mówi, przestań się lękać. To znaczy, że Paweł się bał. Najzwyczajniej w świecie. I to jest fascynujące, bo już trochę Pawła poznaliśmy. Mam na myśli, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, albo chociaż te krótkie fragmenty, które daje nam pierwsze czytanie. I już odkrywamy, jak niesamowicie odważnym człowiekiem był Paweł. Już był biczowany, już zdarto z niego ubranie, publicznie go upokarzano. Już był wyrzucany praktycznie z każdego miasta, do którego wchodził i głosił. Więc przeżywał już bardzo, bardzo poważne doświadczenia, przygody. Był nawet kamienowany. Więc no, jest to człowiek na pewno odważny. A jednak Pan Jezus mówi, Pawle, przestań się bać, przestań się lękać. Więc jest niesamowite, że nawet mając tak mocne doświadczenie Pana Jezusa,
gdzieś tam jednak strach do naszego serca dochodzi. Ale tym bardziej wtedy mocno brzmią w nas te słowa, obietnice, pociechy, które Pan Jezus daje. Więc mówi do niego, nie bój się i głoś, tak jak głosiłeś do tej pory. Czego Paweł się boi? No tego, że go zabiją. Nie sądzę, bo już tyle razy próbowano i on nie uciekał, nie zrezygnował. Wiemy także z późniejszych jego opowiadań, dziejów, że rzeczywiście kilka razy ocierał się o śmierć, choćby wtedy, kiedy statek, którym płynął, zatonął i przebywał ponad dobę na otwartym morzu, jakoś ledwo się ratując. Więc tym bardziej, kiedy pamiętamy słowa, gdy Paweł mówi, dla mnie lepsza jest śmierć, wolałbym umrzeć w gruncie rzeczy, bo chyc byłbym już z Panem Jezusem, ale pozostać tutaj na ziemi i głosić słowo jest bardziej korzystne dla was, więc ufam, że jeszcze z wami zostanę. Więc śmierć nie była czymś, czego Paweł się bał. Może tym, czego się lękał, jest to, że nie będzie potrafił przekazać słowa tak, jak chce Chrystus. Że znowu tak jak w Atenach, bardzo mało osób przyjmie Ewangelię. A jednak Chrystus mówi, nie bój się i mów. Tak jakby przypominał Pawle, owoce nie należą do ciebie. Nie jesteś właścicielem tej winnicy. Ty jesteś narzędziem, którego ja używam. Więc trudno, żeby sekator albo konewka mówiły, przepraszam, ale to nie tak się robi, prawda? Panie ogrodniku, no wodę to my lejemy z drugiej strony, prawda? Albo nie tak się ciacha, tylko odwrotnie. Sekator generalnie nic tam nie mówi. Może tam zaszeleści czy zatrzeszczy lub ciachnie, ale niezbyt pewnie ma swoje zdanie. I Pan Jezus mówi, Pawle, bądź po prostu posłuszny. Bądź posłuszny moim natchnieniom, a będziesz doświadczał mojego działania. Nie tak, jak być może sobie wyobrażasz, ale daję ci gwarancję, że jestem z tobą. Czy to ci wystarcza? I Paweł mówi, tak, to jest wszystko, czego potrzebuję. No to proszę bardzo, możesz iść dalej. Niemniej tu czytamy, ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić. To zdanie greckie możemy chyba bardziej jasno wytłumaczyć, że troszkę skracając, że nikt cię nie skrzywdzi. Bo fascynujące jest to, że mamy za chwilę informację, więc pozostał tam przez półtora roku. Ale zaraz następnym wydarzeniem jest to, że Paweł jest atakowany. Że ktoś targnął się na jego życie, więc jeśli mielibyśmy się trzymać tego, ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na twoje życie, nikt nie targnie się na ciebie, to przepraszam, ale właśnie to się stało. Więc obietnica Pana Jezusa, że jest z Pawłem, że będzie go bronił, nie oznacza, że Paweł nie będzie atakowany, że nie będą działy się rzeczy, które przekraczają siły Pawła, które są mocniejsze niż jego zdolność nie tylko obrony, ale też rozumienia tego, co się dzieje. Gwarancja tego, że Jezus jest z tobą, że cię chroni i prowadzi, nie oznacza, że twoje życie będzie łatwiejsze. A już na pewno nie oznacza tego, że będzie lepsze niż na przykład pogan. Lepsze nie w znaczeniu moralnym, tylko pewnej wygody, prawda? Życia, pewnych problemów, pewnych doświadczeń. Obawiam się, że jest zupełnie odwrotnie. Więc jeśli ktoś słyszy proroctwo, słyszy obietnicę, nie bój się moje dziecko, jestem z tobą i będę cię prowadził. I następnego dnia łapiesz gumę, jadąc do szpitala zrobić coś ważnego. Albo ktoś właśnie ci ukradł portfel, albo gdzie są te cholerne okulary. No znowu je gdzieś zgubiłem i właśnie... Aha, tu są. Aha, świetnie. To nie jest to jakiś pech, to nie jest jakiś brak błogosławieństwa. To są okazje, które daje Pan Jezus do tego, żebyśmy mogli odczytać i odkryć wypełnienie się obietnicy. Wypełnienie się słowa, które mówi jestem z tobą i będę cię prowadził, nie następuje wtedy, kiedy rzeczy idą tak, jak chcemy. Dlaczego? Bo my bardzo łatwo przyzwyczajamy się do tego, co miłe i wygodne i przez to bardzo szybko tracimy z oczu Pana Boga. Kiedy rzeczy idą po naszemu, nawet w ewangelizacji, nawet kiedy naprawdę działamy na polu Pana Boga, wtedy bardzo łatwo nam jest się do tego przyzwyczaić i już mniej mieć świadomość, czy odkrywać konkretnie, że jest to działanie Pana Boga. Pan Bóg więc dopuszcza na nas strapienia, które nie mają wartości same w sobie, w tym znaczeniu, że one nie są dobre, ale one zatrzymują nas niejako i każą nam odpowiedzieć na pytanie, czy ty ufasz?
Czy ty czasem nie zapominasz o mnie, o moim działaniu? Więc kiedy Żydzi występują przeciwko Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd, jak czytamy, to nie chodziło o to, że przyprowadzili go za rączkę, prawda? Albo tak otoczyli go i mówią: Pawle, czy pójdziesz z nami do sądu? To są ludzie, którzy chcą go zabić, którzy chcą widzieć go martwego. Pamiętacie, że praktycznie w każdym mieście, w którym Paweł głosi, zaczyna od synagogi, czyli idzie do swoich, głosi Żydom. Niektórzy przyjmowali słowo, ale jednak była zawsze taka grupa, którzy się Pawłowi sprzeciwiali. Nawet wtedy, kiedy mówił, krzyczeli, próbowali go zagłuszyć, sprzeciwiali się też argumentami. Więc strasznie trudno głosi się w takim momencie, kiedy jest hałas, kiedy ktoś przeklina, kiedy ktoś podaje jakieś bzdurne kontrargumenty. Jest to mega trudne, żeby wtedy głosić. I to byłoby pół biedy, ale kiedy Pawła wyganiają z jakiegoś miasta, on idzie do następnego, to Żydzi z tego miejsca idą za nim i podburzają Żydów i pogan w następnym miejscu. I Pawła wyrzucają znowu, i znowu, i znowu. Więc zazdrość, bo tak nam tłumaczy zwykle Łukasz, że to zazdrość powodowała Żydami, aby Pawła nie tylko nie słuchali, ale też go wypędzali. Więc ta zazdrość też jest i dzisiaj w tym czytaniu. Żydzi wystąpili przeciwko Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Pojawia nam się ten Galio tutaj, który swoją drogą to jest bardzo znana postać w świecie rzymskim. To nie jest jakaś fikcyjna postać. To jest brat Seneki Młodszego, tego wielkiego myśliciela, więc tu jakoś możemy też dzięki jego postaci ustalić, w jakim jesteśmy roku mniej więcej, jakie to są, w jakim czasie odbywają się te wydarzenia. I to jest mniej więcej 50, 51 rok po narodzeniu Pana Jezusa. Tak czy siak stawiają Pawła przed sądem i chcą, żeby został zabity. Pamiętamy, że Żydzi w czasach Pana Jezusa nie mogą wykonywać kary śmierci. To Rzym zastrzegł sobie, a ponieważ świat znany był wówczas niemal cały pod panowaniem rzymskim, więc oczywiście nie jesteśmy tutaj w Palestynie, jesteśmy w Grecji, ale tak czy siak Żydzi są podlegli tutaj Rzymowi, więc mówią, ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. To tylko takie mini dopowiedzenie. Religia żydowska w Cesarstwie Rzymskim miała status religii prawdziwej. To znaczy, że Żydzi w każdym miejscu mogli wypełniać swoje religijne ryty, mogli czcić Pana Boga tak, jak pragnęli. Natomiast tutaj oskarżają Pawła o to, że zmienia ich religię, że w jakiś fałszywy sposób mówi o Panu Bogu. Więc Galio mówi, a co mnie to obchodzi? Jakieś wasze wewnętrzne teologiczne spory. Nie mam czasu na takie bzdety. I wypędza ich z sądu. Jak mamy rozumieć to wydarzenie? Nie inaczej jak w świetle obietnicy, którą otrzymał w nocy Paweł. Pan Jezus mówi, nie tyle, że nikt się na ciebie nie targnie, bo właśnie się targnęli na niego, tylko nikt cię nie skrzywdzi. No ale wyobraźcie sobie moment, kiedy tłum was słapie i targa przed sąd. Jak się będziecie bronić? Co powiecie? Czy ktoś was w ogóle dopuści do głosu? To gdzie jest ten Pan Bóg? Gdzie jest ten Pan Jezus? Taki dobry obiecywał. Nic ci się nie stanie, ja jestem z tobą. Aha, super. Tylko czemu dzieje się to, tamto, siamto? Czemu tą gumę złapałem, zgubiłem portfel i okulary rozdeptałem? To jak? To gdzie jesteś, Panie Jezu? I bardzo często w tym miejscu się zatrzymujemy. Mówimy sobie, no właśnie, Pan Jezus obiecywał, a skończyło się jak zawsze, prawda? Czyli nijak. Czyli ja muszę sobie radzić tak naprawdę, prawda? Muszę sam rozwiązać tę sytuację oczywiście. Zaczynamy się denerwować, zaczynamy się gniewać, albo jesteśmy smutni, albo rozgoryczeni. I jeśli w tym momencie się zatrzymujemy, to nie jest to niczyj problem, a już na pewno nie Pana Boga, tylko nasz. Jest to nasza decyzja. Pan Jezus mówi, ale ja po to dałem ci to doświadczenie, tę sytuację, żebyś zobaczył, jak działa moje słowo, jak działa moja obietnica. Jeśli nie nauczysz się odczytywać mojej obietnicy w takiej sytuacji, której nie rozumiesz, nie kontrolujesz, to trudno ci będzie w ogóle dostrzec moje działanie. Więc naszym zadaniem nie jest cieszyć się wtedy, kiedy jest fajnie, bo to, za przeproszeniem, potrafi każdy głupi, nawet ja. Ale naszym zadaniem jest odnajdywać obietnicę Pana Jezusa
wydarzeniach, których kompletnie nie rozumiemy, które są poza naszym zasięgiem, albo, co lepsze i co ewidentnie tutaj widzimy, które wręcz zatrzymują nasze działanie dla Pana Boga. No bo Paweł mógł powiedzieć, halo, ale ja nie jestem tutaj na wakacjach, Panie Jezu. Nie przyjechałem sobie, prawda, do Koryntu na wczasy. Tylko głoszę tu Ewangelię, a tutaj ci mnie złapali, ten ma mnie sądzić. No to jak to? No więc tak to. Pan Jezus objawia swoją chwałę w takiej sytuacji, gdzie nikt, kto nie ma wiary, nie będzie spodziewał się, że Bóg będzie interweniował. Jeszcze raz. Tylko człowiek, który ma wiarę, czyli ten, który słucha słowa i który wierzy, że słowo się wypełnia, tylko taki człowiek odkryje działanie Pana Boga w sytuacji, gdzie nie widać go w sposób naturalny. Jeśli dajemy się przestraszyć okolicznościami, tym, że ktoś ciągnie mnie przed sąd, że ktoś ma mnie sądzić, jeśli dajemy się tym przestraszyć, nic nie zobaczymy. Nie odkryjemy działania Pana Boga. Ale jeśli powiemy sobie, boję się, jestem przestraszony, ale mam słowo, które dał mi Jezus. Nie mam pojęcia, jak on je wypełni. Nie wiem. Ja bym tego nie umiał zrobić, ale na szczęście to nie ja jestem Bogiem, ani Panem Jezusem, tylko Ty. Więc teraz czekam na Ciebie i jestem pewien, że gdzieś tutaj będzie wypełnienie Twojej obietnicy. Wierzę, że ono przyjdzie, bo nigdy mnie nie zawiodłeś. Bo nigdy nie zawodzisz, bo ja wiem, kim Ty jesteś. Twoje słowo jest mocne. Jest mocniejsze niż tłum, niż ten rzymski prokonsul, jest mocniejszy niż niechęć wszystkich ludzi, którzy są wokół mnie. I wierzę głęboko, że Twoja chwała się tu objawi. Co się dzieje dalej? Gdy Paweł już miał otworzyć usta, żeby zacząć się bronić, bo to jest naturalne, każdy by to zrobił. Ja też bym powiedział, co wy robicie, ludzie? Boże, to przecież nie jest tak, zupełnie jest inaczej. Dajcie mi się tutaj jakoś wypowiedzieć i wyjaśnić wszystko. Więc zanim Paweł otworzył w ogóle usta, przemówił Galio, który był Rzymianinem i który mógł Pawła tak zabić. Po prostu. Nie do końca, bo Paweł był obywatelem rzymskim, więc tak naprawdę nie można byłoby mu nic zrobić bez porządnego sądu. Ale cóż mówi ten Galio? On mówi, ale Żydzi, o co wam chodzi? W ogóle nie rozumiem, nie mam czasu na takie sprawy. Do widzenia, wyjazd z baru. I rzeczywiście są wygnani. To nawet nie jest powiedziane, że powiedział, przepraszam, ale proszę wyjść, dobrze? Tylko wypędził ich z sądu, to znaczy przy użyciu siły. Tej siły, która miała być przeciwko Pawłowi. Siły zła, która miała zatrzymać Pawła w głoszeniu Ewangelii. I nagle Pan Jezus tryknął palcem leciuteńko okoliczności i wszystko zmienia się tak, że Paweł się po prostu, Paweł stoi i się uśmiecha. Mówi, a, to tak jesteś ze mną i tak mnie bronisz. Okej, super. I doświadczył głębokiego umocnienia. Nie chodzi o to, że został obroniony, że wyszedł bez szwanku z tej sytuacji. To jest chwila, to jest pikuś, ale po raz kolejny Paweł, który ma wiarę, czyli czeka na działanie Pana Jezusa, zanim zacznie po swojemu oceniać to, co się dzieje, po raz kolejny doświadczył na własnej skórze, że Pan Jezus zmienił, pokonał okoliczności, które wydawały się już być większe niż nawet moje wyobrażenia. Ja sobie nie wyobrażam, jak można rozwiązać tę sytuację. No nie można, no już jest po sprawie. A jednak Pan Jezus jest troszkę wyżej niż moje wyobrażenia. Jest troszeczkę wyżej niż mój strach i troszeczkę wyżej niż moje mówienie, no ale to nigdy się nie udało, zawsze było tak samo, zawsze było źle. Pan Jezus jest zawsze troszeczkę wyżej. Tyle tylko, że to wyżej będziemy doświadczać poprzez wiarę i tylko poprzez wiarę, czyli ufając Jego Słowu. I już na koniec, żeby nie złapała was drzemka, może będziecie mieli wtedy jakieś tutaj wizje, ale lepiej drzemać w pokoju po mszy. Więc zobaczcie, że Pan Jezus mówi w Ewangelii, wy będziecie płakać i zawodzić. No, ale co to jest za słowo, Panie Jezu? Tak, płakać i zawodzić. Myślałem, że to radość, aleluja, przyniosłeś, prawda? I będzie pięknie. A Pan Jezus mówi, będziecie płakać i zawodzić. Kropka. Nie, jest przecinek na szczęście i ciąg dalszy. Bo to jest tylko pewien etap. To jest jakiś moment, który musi przyjść dlatego, żebyśmy czegoś doświadczyli. Ten płacz,
to zawodzenie, ten smutek są nam do czegoś potrzebne. Ale Jezus mówi, będzie coś dalej. Potem wasz smutek zamieni się w radość i waszej radości nikt nie zdoła wam odebrać. Może to jest jedna z najpiękniejszych obietnic, które otrzymujemy. Rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. My czujemy, kiedy jesteśmy radośni. Wiemy, kiedy jesteśmy zadowoleni, czy już prawie szczęśliwi. Ale potrafimy palcem wskazać osoby, które radość nam potrafią odebrać, prawda? Albo na przykład sytuację, żeby już tak paluchem nie pokazywać konkretnych osób. Wyobrażam sobie sytuację, która potrafi mi odebrać radość. To znaczy, że nie dzieje się jeszcze to, co zapowiedział Pan Jezus. To znaczy, że jego wypełnienie się tej obietnicy jest wciąż przede mną. Czy to nie jest super, że w sytuacji, w której jestem dzisiaj, jestem o krok, może o 100, ale na pewno nie aż tak bardzo daleko od wypełnienia się tej obietnicy, że nikt nie będzie w stanie odebrać mi radości. Co to znaczy? Że żadna okoliczność, żadne wydarzenie, czy jakaś wredna osoba nie będzie w stanie wpłynąć na mnie tak mocno, żeby zmienić we mnie bycie zadowolonym, bycie radosnym, bycie szczęśliwym. Jezus nie mówi, że dookoła będzie super pięknie, ładnie, że nie będzie się działo nic złego. Tego nie mówi, ale mówi, nikt wam nie zdoła wyjąć z serca radości, bo ja ją tam włożę. A jeśli ja coś robię, to nie ma nikogo takiego, kto mógłby mi się przeciwstawić. Więc masz tę obietnicę, że radości, którą On da ci, którą włoży w twoje serce, nikt nie zdoła ci odebrać. To wciąż jest przed nami, oczywiście. Ale jest to moment, do którego nie tylko dążymy, ale wierzymy głęboko, że jest naprawdę już coraz bliżej. Więc kiedy przyjdą doświadczenia, trudności, to spróbujmy, żeby naszą pierwszą reakcją nie był gniew, czy strach, czy przeklinanie kogoś, czy sytuacji, czy samych siebie. Boże, co za głupek, znowu do tego doprowadziłem. To sobie powiesz za chwilę, proszę bardzo. Możesz sobie swoje litanie później rozwijać, ile chcesz. Ale najpierw spróbuj pomyśleć, Panie Jezu, czekam na Twoją obietnicę. Wierzę, że ta sytuacja jest po to, żeby objawić Twoją moc i Twoją chwałę. Daj mi cierpliwość, daj mi siłę do tego, żeby czekać w tej sytuacji na Ciebie, bo wierzę, że przyjdziesz. Niech Pan obdarzy Was pokojem.